Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Wracamy po tak zwanym figlu technicznym, jak to koledzy określili. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Maciej Kurze, Gazeta Polska. Dzień dobry Państwu. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, Centrum im. Daszyńskiego. Dzień dobry. I Arkadiusz Rogowski, Gazeta Codzienna Nowiny. Dzień dobry. Szanowni panowie, no, nie mamy za dużo czasu, ale jest jeden temat na pewno istotny. Trochę rozpoczął go w Polsce The Times Jan Rokita, jakby no, precyzując o co chodzi. On zauważa, że zaczął się pojawiać wyłom w tym murze jedności wobec świata zachodu, wobec Rosji i zaczyna to trochę przypominać taką sytuację, w której mamy dwie koalicje na zachodzie. Jedną koalicję Jan Rokita nazwał koalicją przyjaciół Ukrainy, to oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, kraje bałtyckie, ale też Rumunia, Bułgaria, a drugą koalicją jest koalicja pokoju, tak zwana Niemcy, Francja, Włochy, Austria, jeszcze kilka krajów. Zaczyna to niebezpiecznie przypominać to, co bardzo krytykowano na zachodzie Europy, czyli koalicję tak zwanej nowej i starej Europy, jak to nazywał Donald Rumsfeld kiedyś przy okazji inwazji w Iraku. No i pytanie do panów, czy obserwujemy właśnie koniec świata jedności Zachodu, kiedy okazało się, że jednak ważniejsze są pieniądze niż inne rzeczy. Maciej Kurzyszek, Gazeta Polska. Znaczy, mi się wydaje, że ta jedność zawsze była, oczywiście z niej się należało cieszyć wtedy, kiedy widzieliśmy pochód w przód, natomiast ona zawsze była warunkowa, tak? To znaczy to, co usłyszeliśmy chociażby od Niemiec, tak? Gdy kanclerz Scholz razem z premierem holenderskim Markiem Rutte wyszli i powiedzieli, że 12 haubic samobieżnych to jest właściwie już ponad możliwości obu tych państw. No szczególnie w przypadku Niemiec to jest deklaracja dosyć zaskakująca mimo wszystko, chociaż oczywiście nie zaskakująca dla tych, którzy obserwowali te całe manewry związane z dostarczaniem uzbrojenia na Ukrainę i co Niemcy robili, jakich sztuczek, jakich wybiegów używali. Natomiast ja bym powiedział tak, że za sprawą tak naprawdę prezydenta Bidena to te podziały przez długi czas udawało się w pewnym sensie przypudrowywać, tak? No bo pamiętajmy, że prezydent Biden zaczął od entuzjastycznego przywitania w Europie. Europejczycy liczyli na to, że on im pozwoli poukładać sprawy tak, jakby chcieli. No i rzeczywiście troszeczkę tak było na początku, ale kiedy zaczęła się wojna, znaczy czy rozpoczęła się na nowo, tak należy powiedzieć, bo ta wojna rozpoczęła się w 2014 roku, no to trochę te podziały zaczęły się pojawiać, ale ciągle nie w tej formie, której miały miejsce w momencie, jak prezydent Trump zasiadał w Białym Domu. Więc moim zdaniem to jest tak, że te podziały, one będą i one będą się pewnie nasilać. To, co najbardziej mnie osobiście niepokoi, to nawet nie jest zachowanie Niemiec, tylko to, że New York Times, który określić mianem gazety wrogiej administracji obecnej, to byłoby nadużyciem. Wręcz powiedziałbym, niektórzy mówią, że jest to jeden z departamentów, można powiedzieć, Białego Domu, zespół redakcyjny New York Timesa. I New York Times artykuł podpisany przez zespół redakcyjny, który pisał generalnie, że to jest skomplikowane sytuacja i być może Ukraińcy muszą zacząć myśleć o tym właśnie manewrze. Mówiąc w skrócie, ale tak naprawdę do tego to się sprowadza, oddać terytorium za pokój, prawda? No jak krótkie nogi ma ta strategia, my się przekonaliśmy, ale nie dyskutujemy w tej chwili o tym, bo o tym można by dyskutować bardzo długo. Natomiast rzeczywiście te sygnały ja odbieram osobiście też. Miała miejsce konferencja Strategic Arc przez PISM organizowana w Warszawie i tam nie tylko na OFIE, ale także z podium były na przykład wyrażane takie przeświadczenia, że tak naprawdę perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej to jest perspektywa nierealna. To znaczy, że rzeczywiście duet franko-germański nie pozwoli sobie na to, żeby inne państwo bardzo silne, dodatkowe w Europie Wschodniej, posiadające duży sektor oczywiście rolniczy, dołączyło do tych, z którymi już z perspektywy Niemiec i Francji oczywiście już w tej chwili są problemy, czyli do Europy Środkowej przede wszystkim do Polski. Tak? No to taka jest ich perspektywa. Francuski minister do spraw europejskich powiedział, że to jest 15 do 20 lat. Może Ukraińcy się powinni cieszyć, bo doprecyzował wypowiedź Emmanuela Macrona, bo Macron mówił o dekadach, a tutaj są no najwyżej dwie dekady, więc może to jest krok w dobrą stronę. Ale te...
te sygnały widzimy niestety. I pytanie kluczowe pozostaje takie, czy wystarczy woli i takiego kapitału politycznego Waszyngtonowi, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. To, że mieliśmy jedność, to wynika z bezpośredniej presji wywieranej przez Waszyngton na stolice europejskie. Jeśli tej woli zabraknie, to będziemy mieli powtórkę z roku 2014 i Francuzi, i Niemcy będą i z Włochami do spółki pewnie przy wtórowaniu Austriaków będą nam powtarzać, że pokój tak naprawdę nie ma ceny. A jeżeli to jest cena w postaci ukraińskiego terytorium, że ten konflikt będzie zamrożony i będzie mógł rozpocząć się na nowo za już nie bardzo niedługo, to dla nich to nie jest żadna cena, której oni by nie byli gotowi zapłacić. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum im. Daszyńskiego. No rzeczywiście z tą jednością Zachodu jest od samego początku problem i problem ten nie wynika tylko z tego, że założenia polityki wobec Rosji w różnych państwach na Zachodzie są zróżnicowane, bo i zróżnicowane są doświadczenia historyczne, zróżnicowany jest ten wolumen wymiany handlowej między tymi państwami a Rosją, stąd też przez lata całe różnie poszczególne z tych państw na stosunki z tym krajem patrzyły i pewnie będą patrzeć, bo oczywiście wojna na Ukrainę nie stanowiła taki moment kluczowy, moment zwrotny, który spowodował konieczność zrewidowania części tych założeń. Tak się działo chociażby w Niemczech, no ale na poziomie pewnych deklaracji politycznych pewnie te założenia łatwiej zweryfikować, natomiast trudniej w dłuższej perspektywie je wdrożyć, w szczególności jeśli były one przedmiotem szerokiego i wieloletniego konsensusu całej klasy politycznej i to dotyczy do dużej części tych państw, o których mówił pan redaktor, czyli i Niemiec, i Rosji. Ale nie o same założenia polityki wobec tego kraju chodzi, bo one w taki czy inny sposób pewnie na poziomie decyzji politycznych mogą podlegać i podlegają weryfikacji, ale chodzi tu także o element mentalności, pewnego spojrzenia tych państwa, raczej społeczeństw na społeczeństwa i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. No, obserwacja, doświadczenie, ale także wypowiedzi nie tylko polityków, ale innych osób czynnych w rzeczywistości publicznej i w tych państwach pozwalają stwierdzić, że taka obecna właśnie w Niemczech i we Francji mentalność, sposób patrzenia na państwa Europy Środkowo-Wschodniej się nie zmienia. Z punktu widzenia tych społeczeństw, to są te państwa Zachodu, które mają wspaniałą historię i szczególną pozycję oraz misję i reprezentują najwyższy poziom kultury i cywilizacji. Jest Rosja, która jest trochę taka straszna, ale też wielka i niezwykle interesująca, trochę fascynująca. No i są jakieś te państwa Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie mieszkają ludzie, którzy mówią językami, które są chyba podobne do języka rosyjskiego oraz wykonują na Zachodzie prace związane z prostymi usługami, opieką polski hydraulik i polskie opiekunki nad seniorami. No to samo też dotyczy Ukraińców, a może nawet bardziej. No i tak jest, że tamte społeczeństwa po prostu uważają, że te państwa, a już na pewno Ukraina, to z tą całą suwerennością i z tym wszystkim nie powinny przesadzać, powinny się dostosować do wymogów sytuacji, nie powinny za bardzo koncentrować na sobie uwagi, i przecież też zrozumieć, że wszyscy chcą wrócić do normalnej rzeczywistości, a Rosja jak to, Rosja jak to Rosja, tam już dajmy spokój. Ja to trochę trywializuję, ale naprawdę, kiedy się czyta i wypowiedzi części polityków, albo chociażby ten list tak zwanych intelektualistów niemieckich, to tam bardzo mocno takie motywy i takie emocje po prostu pobrzmiewają. A o ile, tak jak powiedziałem, założenia polityczne zmienia się trudno, ale można to zrobić szybko, o tyle tą mentalność utrwalone kulturowo, historycznie, a nawet często doświadczeniem codziennym wyobrażenie na temat jakiegoś państwa i społeczeństwa zmienić jest bardzo trudno. No a to z kolei, jeśli społeczeństwa tak myślą, to i politycy też tak muszą myśleć, bo przecież dostosowują się do oczekiwań swoich wyborców. Ja tutaj właśnie w tym elemencie widzę to zarzewie, tą przyczynę powstawania tej drugiej koalicji, nazwijmy to koalicji pokoju. Ci ludzie po prostu nie rozumieją znaczenia suwerenności Ukrainy i nie rozumieją też tego, że nie ma państw,
które zasługują na mniejszą ochronę, chociażby wynikającą z prawa międzynarodowego publicznego, i państw, które na taką ochronę zasługują w większym stopniu, bo na innych założeniach ten ład w Europie został zbudowany. No teraz widać, że te klisze, te wyobrażenia, no niestety powodują, że tamte społeczeństwa patrzą na to inaczej. I to jest bardzo, niebezpieczne. Ja mam takie przekonanie, że ile w tej pierwszej fazie pewien szok wywołany tą rosyjską przemocą na Ukrainie, ale z drugiej strony nacisk części państw, w szczególności Stanów Zjednoczonych, mógł wywołać pożądany efekt. Ale im dłużej będzie trwał konflikt na Ukrainie, tym, myślę, ta skłonność niektórych państw Zachodu do tego, żeby mówić, no może my się zastanówmy z tym wszystkim, a najbardziej to niech się nad sobą zastanowią Ukraińcy, będzie rosła, no co mnie niezwykle martwi. Jeszcze półtorej minuty dosłownie. Arkadiusz Rogowski, Gazeta Codzienna Nowiny. Niestety dzisiaj w takim ekspresowym tempie musimy ze względu na kłopoty techniczne. Ja też ekspresowo. Tak, więc no, mnie bardzo dziwi, że no, mówi się bardzo często o tej jedności Zachodu wobec Ukrainy. Tej jedności oczywiście nie ma. No tutaj Francja, Niemcy są najlepszym przykładem, zarówno jeśli chodzi o sankcje, prawda? Słyszymy, że teraz chcą, no Niemcy i Włochy akurat chcą jednak płacić za gaz w rublach Rosji, no ale widać to także chociażby w pomocy uchodźcom, prawda? My tutaj na Podkarpaciu przez pierwsze 2 miesiące wojny mieliśmy no, takie masowe wycieczki, wizyty tutaj i europosłów z krajów tak zwanej Starej Unii, także komisarzy, było ich tutaj co najmniej kilkoro. No i jaka jest ta pomoc, prawda? No ktoś obliczył, że z tej ostatniej kwoty, którą Komisja Europejska przyznała na pomoc uchodźcom, wszystkim krajom, które przyjęły uchodźców do siebie, no to wychodzi 45 euro na uchodźcę, prawda? No, czy to jest duża pomoc? No ja bym powiedział raczej, że symboliczna, więc tutaj także widać, no, że ta solidarność w Unii Europejskiej kuleje i tutaj zdecydowanie widać ten podział na starą i nową Unię, co być może w części wynika także z doświadczeń historycznych, prawda? Bo zupełnie inaczej na zagrożenie ze wschodu, ze strony rosyjskiej patrzą Francuzi, a zupełnie inaczej patrzą Polacy. No tutaj rzeczywiście ta pomoc jest głęboko niewystarczająca. Przypomnijmy, że ze strony Unii Europejskiej dla Turcji znalazło się 6 miliardów euro, dla Grecji też te pieniądze się znalazły. W tym przypadku na razie Unia Europejska zadeklarowała taką szybką pomoc 248 milionów euro, nie miliardów, tylko milionów euro do tak, podziału. Tak się ma do tych deklaracji, które tutaj składali i komisarze, i europosłowie, no przebywając chociażby w Medyce na granicy i dosłownie widząc to na własne oczy, jak ten kryzys wygląda. Tak, miejmy nadzieję, że kogoś tam jednak, no może sumienie ruszy, a może się opamięta ze względu na to, że to szkodzi jednak całej Unii Europejskiej. Dziękuję panom za dyskusję dzisiaj mocno skróconą. Dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Maciej Kurszek, Gazeta Polska. Dziękuję, miłego dnia. Doktor habilitowany Centrum Sebastian Gajewski, Centrum imienia Daszyńskiego. Dziękuję. I Arkadiusz Rogowski, Gazeta Codzienna Nowiny. Dziękuję, pozdrawiam.